Observe. Well, we are having this talk about mindfulness and dzogchen. Więc będziemy mieć dzisiaj ten wykład na temat dzogchen i na temat mindfulness. But I don't know how loud should I speak, because maybe some of the people on the back, they would like to hear in English, or you prefer to hear only in Polish? I teraz Elias pyta, czy jest wystarczająco dobrze słyszane, tam szczególnie z tyłu, czy może ktoś chciałby, żeby mówił głośniej. It's okay. Like this volume, yeah? No. Okay. No dobrze. Well, the word that is normally translated as mindfulness is the Pali satipatthana. Więc to słowo, które zazwyczaj tłumaczymy jako mindfulness, to jest słowo z palijskiego satipatthana. And that means sustain attention in whatever we are doing rather than having our attention on something else. Więc to słowo oznacza taką uwagę podtrzymywaną na tym, cokolwiek robimy, zamiast pozwalania, żeby ta uwaga gdzieś tam pływała, tak, żeby zaczepiała się o coś innego. That means, actually, for example, Chogyal Namgyel Norbu translates this as presence. Więc dla przykładu, Chogyal Namgyel Norbu tłumaczy ten termin jako obecność. And the word presence, the etymology of the word, already gives the idea of a twofold sense. I teraz etymologia, tak, tego słowa obecność już przywodzi nam na myśl coś, co możemy rozumieć w taki podwójny sposób. Pre-essence would be to be before something. Więc teraz w angielskim, tak, to mamy słowo present, tak, czyli pre, czyli przed, tak, i teraz to sent, czyli chodzi o bycie przed czymś, tak, czyli obecność przed czymś. So spatially, from the spatial standpoint, it means to be in what we are doing right now here, to be in this activity. Więc patrząc, tak, z takiego przestrzennego punktu widzenia, chodzi po prostu o takie całkowite bycie w danej czynności, takie całkowite bycie w tym, w czym teraz jesteśmy. And from the temporal standpoint, it means to be in the present, rather than thinking about the future or the past. Natomiast z takiego punktu widzenia czasowego, to chodzi o bycie w teraźniejszości, zamiast myślenia o przeszłości czy przyszłości. Now, present in the temporal sense also has the same, it's in agreement with the etymology of the term. Czyli teraz to słowo również present, tak, czyli obecne z angielskiego, również w naukach czasowych, tak, to znaczenie zgadza się z tą etymologią. Because it means to be in front of the now, rather than being in nowness. Ponieważ oznacza bycie przed teraz, a nie takie bycie w tej teraźniejszości. This is proper to a dualistic awareness. I to jest takie właściwe dla dualistycznej świadomości, dla dualnej świadomości. Because mindfulness, satipatthana, is a dualistic awareness. Ponieważ uważność, ta mindfulness, jako to satipatthana, tak, z palijskiego, to jest taka dualistyczna dalej świadomość. This is why it has the etymology of being before. Dlatego właśnie etymologicznie chodzi o to, że coś jest przed. There is a subject which is aware of an object. Czyli chodzi o to, że mamy do czynienia z podmiotem, który jest świadomy przedmiotu. And temporarily, spatially is not on anything else. I teraz w takim sensie czasowym, tak, albo przestrzennym, tak, ta uwaga tego podmiotu nie jest na niczym innym. And temporally is not also in another time. I tak samo, prawda, czasowo, tak, nie jest w żadnym innym czasie. Actually, to be in a different time would be impossible. Tak w zasadzie to bycie w jakimś innym czasie byłoby niemożliwe. But we could be thinking about a different time rather than being aware of the present time.
Ale oczywiście moglibyśmy myśleć, tak, o jakimś innym czasie, zamiast po prostu być, tak, w tym obecnym czasie. This practice of mindfulness arose when the Buddha, there are two sutras. Więc ta praktyka uważności, tak, tego mindfulnessu powstała w czasach Buddy. Mowa o niej w dwóch sutrach, gdzie Buddha in the Pali canon and in the Mahayana Sanskrit canon. Czyli to było zarówno w kanonie palijskim, jak i w tym kanonie Mahayany, tak spisanym w sanskrycie. In Pali is the Satipatthana Sutta and the Long Satipatthana Sutta. Więc w kanonie palijskim to jest Satipatthana Sutta i dłuższa Satipatthana Sutta. And one of the stories we read in this sutra is that the Buddha was somewhere and a lay lady, a woman who was taking care of her home, came to him. Więc w jednej z nich, tak, jest taka historia, że była taka świecka kobieta, która zajmowała się swoim domem i ona przyszła do Buddy. And she said, I cannot become a nun and devote myself completely to the practice of Dharma because I have a family. I teraz ona właśnie powiedziała do Buddy, że no niestety nie mogę zostać mniszką, ponieważ mam rodzinę i nie mogłabym się całkowicie poświęcić praktyce dharmy. And in India this was quite important to, in, especially in the Hindu system, it was very important to fulfill one's social role. I teraz wiemy, że w tym społecznym systemie, tak, w Indiach, w tym systemie kastowym było bardzo ważne, żeby wypełniać swoją rolę w społeczeństwie. So originally only the men were allowed, not in Buddhism, I'm talking about Hinduism, only the men were allowed to renounce their family life and devote themselves to spiritual practice. I więc teraz tak tradycyjnie, tak, w tych społeczeństwach, tylko nie mówimy tutaj o buddyzmie, tak, tylko mówimy o hinduizmie, że tak oryginalnie tylko mężczyźni mogli porzucić, tak, swoje świeckie, światowe życie i mogli kompletnie poświęcić się duchowej praktyce. But only after they had reached a certain age at which it was considered that they had already fulfilled their social role. Tak, ale mogli to i tak zrobić tylko w pewnym wieku, tak, kiedy już zakładano, że do tego wieku wypełnili już swoją tę rolę społeczną. And this lady said, well, I have to fulfill my social role, which is that of a housewife, and I have to take care of my children and my husband. Więc teraz ta kobieta powiedziała do Buddy, tak, że ona musi wypełniać, tak, to swoje społeczne zadanie, tak, czyli musi być taką panią domu, musi dbać o ten dom, musi dbać o tę rodzinę. Actually, that was the situation in a great part of the world. W zasadzie, no, taka sytuacja panowała w bardzo dużej części świata. But especially among the Indo-European and Semitic peoples. Ale głównie, tak, w szczególności pośród ludów indoeuropejskich i semickich. Among whom the female had a very low social status. Wśród których, tak, ta żeńskość, tak, kobiety miały taki niski status społeczny. Then the Buddha said, well, I see that you are carrying this pot. Więc teraz Buddha powiedział, that she is carrying this pot. Tak, że Buddha widział, że ona niesie to naczynie, ten garnek. And that you are going to the well. I widział, że idzie do studni. And that you are going to draw water. No i że pójdzie tam zaczerpnąć wody. So when you throw the bucket or the pot into the well. No i teraz Buddha poinstruował ją, tak, że jeżeli wrzucisz, czy to było wiadro, czy to było naczynie, także jeżeli teraz wrzucisz je tam do studni, żeby zaczerpnąć wody. Be well aware of all of your movement and of the way the pot or the bucket falls down. Więc bądź wtedy tak bardzo uważna, taka bardzo świadoma wszystkich swoich ruchów i też sposobu, w jaki to naczynie będzie upadało do wody. And then when you go like that, the
perfectly aware of what, how you are doing it and what you are doing. No i wtedy, tak, kiedy będziesz próbowała zaczerpnąć wody, tak, wykonując takie ruchy, to bądź wtedy bardzo świadoma, co robisz i jak to robisz. And then when you feel it, and you have the feeling that it's totally filled, and you pull it up, be totally aware of the way you are pulling it up. I wtedy, kiedy już zaczerpniesz tej wody, i kiedy będziesz wyciągać to naczynie, bądź wtedy tak całkowicie świadoma tego, jaka jest waga tego naczynia z tą wodą. So, because this is a dualistic awareness. I teraz, ponieważ jest to taka dualistyczna świadomość, in itself and by itself it cannot lead to awakening. Sama w sobie nie może prowadzić do tego, co nazywamy przebudzeniem. Because awakening is a non-dual condition. Ponieważ przebudzenie jest stanem niedualnym. It's a non-conceptual condition. To jest taki pozakonceptualny stan. And there are three types of concepts according to the Dzogchen teachings. I teraz przechodząc do Dzogchen, według nauk Dzogchen są trzy rodzaje koncepcji. Actually there are more, but the relevant ones for us here in this moment are three. W rzeczywistości jest ich oczywiście więcej, tak, ale takie, które mają teraz dla nas znaczenie, tak, w tym momencie, to są takie trzy. The most subtle concept is called in Sanskrit Trimandala and in Tibetan Korsum. Więc taki najbardziej subtelny koncept w sanskrycie nosi nazwę Trimandala, natomiast w języku tybetańskim nazywamy go Korsum. It means threefold mandala or three spheres. Więc three circles or rounds. Więc oznacza on potrójną mandalę, albo trzy sfery, czy też trzy okręgi, trzy koła. And this does not mean that there are three mandalas or three spheres or three circles, but it means that there is a structure of experience which has three aspects. Więc to nie oznacza tak, że dosłownie istnieją jakieś trzy okręgi czy trzy mandale, ale chodzi o to, że doświadczenie, tak, ma trzy takie aspekty, które je strukturyzują. Okay. I translated a threefold directional thought structure. Więc ja to tłumaczę, tak, jako taką kierunkową, potrójnie złożoną strukturę myślową. Threefold because there is a subject. Czyli taką potrójnie złożoną, tak? Taką potrójną, dlatego że jest po pierwsze ten podmiot. There is an object. I z drugiej strony jest przedmiot, ten obiekt. And there is something in between. I teraz pomiędzy nimi jeszcze coś się znajduje. Okay. The something in between can be experience, perception, action, thinking. Więc to coś pomiędzy nimi, tak? To może być percepcja, to może być oddziaływanie, to może być myślenie. And once we have this structure arises, we find ourselves in the place of the subject. I teraz, kiedy ta struktura już powstanie, tak? To my zaczynamy umieszczać się, zaczynamy znajdować się w miejscu tego podmiotu. And we are aware of the object. I wtedy jesteśmy świadomi tego przedmiotu. We can never be aware of the subject. Więc teraz nigdy nie możemy być świadomi podmiotu. Because the subject actually is no more than a thought. Ponieważ tak naprawdę ten podmiot nie jest niczym więcej niż tylko myślą. And it's a thought that doesn't occupy any space has no color, no form. I to jest myśl, która nie zajmuje, tak, żadnej przestrzeni, żadnego miejsca, nie ma żadnego koloru, nie ma żadnej formy. It is no more than the illusion or impression that there is someone who is aware of the object. Więc nie jest ona niczym więcej niż takim złudzeniem, iluzją, taką impresją, tak, że jest ktoś, kto jest świadomy tego obiektu na zewnątrz. Then the second type of concept is the intuitive concept. Więc teraz drugi ten typ koncepcji, tak, z tych trzech, o których mówiliśmy, to jest taka koncepcja intuicyjna.
These are called Artha Samanyas in Sanskrit and Dunchi in Tibetan. Więc je nazywamy Artha Samanyas w sanskrycie i Dunchi w tybetańskim. So when I am aware of something, I am always aware of that as being this or that. Więc jeżeli jestem czegoś świadom, tak, to zawsze postrzegam go, to zawsze postrzegam to coś jako to albo tamto, tak, czyli jako coś lub coś innego. For example, I am aware of this as a cup. Dla przykładu jestem świadom tego jako kubka. The cup is the object, it's spatial, it has color and form. Więc teraz ten kubek jest obiektem, tak, czyli zajmuje jakąś przestrzeń, tak, ma jakiś kolor, tak, ma jakąś formę. And there seems to be someone who is behind the eyes who knows it. I teraz wydaje się, że jest ktoś, tak, kto znajduje się z tyłu za oczami, kto to widzi, kto o tym wie. And who is at a distance from it. I teraz kto znajduje się w jakiejś odległości, tak, od tego obiektu. So when I see the cup, I immediately perceive it as being in itself separate from whatever is its surroundings. Więc teraz kiedy postrzegam, tak, ten obiekt, to od razu postrzegam go jako coś, co jest oddzielnego, niezależnego od jego otoczenia. And as being a thought. I teraz. Sorry, as being a cup. I tak, i postrzegam go jako ten kubek, tak? Czyli jestem przekonany, że jest tym kubkiem. Okay. So the third type of thought is the discursive thoughts. A teraz ten trzeci rodzaj, tak, tych koncepcji, czy też myśli, to są myśli takie dyskursywne. And these are the thoughts that are temporal. They sound in the mind. They reproduce words that produce chains of meaning. I teraz to są takie myśli, takie umieszczone w czasie, które są jak dźwięki, tak? Czyli one składają się z słów, są nośnikami jakichś znaczeń. I oczywiście tworzą też takie ciągi, tak? Czyli tworzą takie ciągi tych myśli, takich wypowiedzi. Okay, so to be present spatially and temporally means that there is a subject who is aware of an object. Więc teraz, tak, żeby być takim uważnym, tak, w takim sensie tym czasowym i przestrzennym, to oznacza, że będzie właśnie ten podmiot, który będzie świadom, tak, tego przedmiotu. And is aware of what that object is. I teraz jest również, on sobie zdaje sprawę z tego, czym ten obiekt jest. And is not distracted thinking discursive thoughts about something else. I teraz jak jest uważny, tak, to nie jest to rozproszony właśnie tym myśleniem opartym na tych dyskursywnych myślach. So this is absolutely conceptual and therefore dualistic, because duality is the reification of a concept. Czyli teraz ta uważność, tak, dalej jest taka konceptualna i dalej jest taka dualistyczna, tak, ona stanowi taką reifikację, tak, czyli takie utwardzenie, takie wzmocnienie, takie nacechowane po prostu znaczenie, tak, tej koncepcji. Still, by practicing this, we can gain a lot of benefits. Ale oczywiście, tak, praktykując taką uważność, możemy właśnie odnieść wiele korzyści. What kind of benefits can we gain from this? Teraz na przykład jakie korzyści, tak, możemy uzyskać dzięki praktyce takiej uważności? Well, if we are distracted in work, maybe instead of cutting the piece of metal, we cut our finger. Więc teraz, jeżeli jesteśmy rozproszeni, tak, w czasie naszej pracy, to być może zamiast uciąć kawałek metalu, może utniemy sobie palec. If we are distracted while we drive, maybe we run over someone. Tak samo gdybyśmy byli rozproszeni, nieuważni w czasie, kiedy prowadzimy pojazd, samochód, no to moglibyśmy kogoś przejechać. And our actions will not be so precise. No i gdybyśmy nie byli uważni, tak, to nasze działania nie byłyby takie precyzyjne, takie dokładne. Of course, when we begin to learn something, some activity. Oczywiście, kiedy zaczynamy uczyć się, tak, jakiejś czynności, we have to be aware all the time of what we are doing. Musimy na początku cały czas być skupieni, tak, na tym, co robimy. And because we are learning, we still don't master the activity. We are not totally skillful. We don't do it perfectly. I
ponieważ cały czas się jeszcze uczymy, tak, to nie osiągamy takiego mistrzostwa w tej czynności, tak, nie opanowujemy jej tak perfekcyjnie, no bo dalej się uczymy. Once we learn the activity, i w końcu, kiedy nauczymy się, tak, danej czynności, we can do the activity more or less automatically. To kiedy nauczymy się właśnie danej czynności, to możemy zacząć wykonywać ją w taki sposób automatyczny, czy też machinalny. And then is when we perform the activity better. I wtedy, tak, zaczynamy coraz lepiej, tak, wykonywać daną aktywność. We are aware, but we can do something else. Czyli dalej jesteśmy świadomi, ale już możemy robić jednocześnie coś innego. For example, we are driving a car and we are talking to the person sitting next to us. Dla przykładu, już prowadzimy samochód, ale też możemy rozmawiać z osobą, która siedzi obok nas. And yet, if we get too distracted with the conversation, we can have an accident. Ale dalej, tak? Jeżeli jesteśmy zbyt rozproszeni, pochłonięci tą rozmową, no to dalej możemy mieć wypadek. So this is the kind of presence that we must have. Więc to jest taki rodzaj obecności, tak? Którą większość tak posiada. The kind of presence of someone who can be doing something else, but is not distracted by that something else, but is totally present in the main activity he is carrying out. Więc tak, więc to jest taka obecność, tak, w której możemy robić też coś innego, tak, możemy być świadomi, tak, czyli działa ta peryferyjna uwaga, ale dalej możemy być w pełni skupieni na wykonywaniu tej czynności, na której się skupiamy. Of course, for moments, the attention can be on the conversation, but I continue to look at the road. Tak, oczywiście mogą być takie krótkie.